Czasem najtrudniej jest zacząć. Dlatego zacznij lajkować, subskrybować i komentować wideo, tak? 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 Czemu? Na dół. Patronite.pl Ralindel. Też warto odwiedzić. Zaczynamy. Jest afera korupcyjna w Europarlamencie, związana z tym, że kilka osób, bodajże sześć obecnie jest, ma zarzuty albo została zatrzymana. Belgijska policja zatrzymała cztery osoby pod zarzutem korupcji z domniemanym udziałem Kataru. Mhm. Za przyjęcie łapówek właśnie w związku z Katarem. We wtorek europosłowie niemalże jednomyślnie odwołali ją ze stanowiska. Policjanci... Rozpieczyli pół miliona euro w gotówce, które były w domach tych ludzi. To jest żenada, nie? Belgijska policja podczas przeszukania nieruchomości Kelly w Brukseli skonfiskowała ponad 1,5 miliona euro. 1,5 miliona euro. Postępowanie toczy się w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w Parlamencie Europejskim. Dochodzenie jest związane z domniemanym kupowaniem wpływów przez Katar, obecnego gospodarza Mistrzostw Świata. Dziennikarze gazety Le Soir zamieścili zdjęcie leżące jasne... No dobrze, no ale to... Jest to ciekawe w kontekście tego, że wiesz, że w Węgry ostatnio uwaliły, na szczęście w końcu się zgodziły, pomoc dla Ukrainy finansową w ramach negocjacji niewprowadzania prawa antykorupcyjnego, a jednocześnie... Europarlament kompromituje się aferą korupcyjną. Ja nie uważałbym z tym mówieniem o kompromitowaniu się. Wiesz co, ja ci powiem w ten sposób. Jakby to, że są skorumpowani ludzie, rusza mnie dużo mniej niż to, czy są łapani, czy nie. Dokładnie to chciałam powiedzieć, że jakby paradoksalnie Parlament Europejski, czy w parlamencie dość szybko wykryto te sytuacje, skoro udało się ich jeszcze złapać z gotową, nie? No. Natomiast sytuacja wydaje mi się właśnie godna omówienia, no bo warto wiedzieć, co się dzieje też w najbliższej okolicy. Ja to oczywiście śledzę z tego, z raportu o stanie świata była informacja na ten temat. Mhm. No, zobaczcie pieniążki. Znaczy, zobaczcie, tak wygląda 1,5 miliona euro. Teraz już wiecie. Jakbyście się zastanawiały, to tak wygląda 1,5 miliona euro. Znaczy, słuchajcie, jakby deal jest tego typu, nie? Korupcja się zdarza. Problem nie jest korupcja w pierwszej kolejności. Problem jest to, że korupcja jest łapana i karana. Z tego, co widzę, to babeczka wygrała... dość szybki proces, ponieważ tam jest tylko problemy są z tego, co widzę, związane z jakimś strajkiem w więzieniu. I 22 grudnia ma najbliższą rozprawę, nie? To jest ważne. To znaczy, wyciekła informacja o korupcji, babka została natychmiast złapana, natychmiast ma, kurwa, drogę do tego. Tak się rozprawia z politykami. Tak należy działać, żeby politycy się nie... żeby walczyć z korupcją wśród polityków. I jakby... Jeżeli ktoś chce rżnąć świętoszka i udawać, że o nie, korupcja to się zdarza tylko u tych naprawdę złych, niech pocałuje mnie w dupę. To nie o to chodzi. Chodzi czysto o to, że no sorry, ale ważne jest, jak reagujemy na to, że ludzie są skurwiali i zepsuci, nie?
Naprawdę zaskakuje kogokolwiek, że mamy do czynienia z korupcją w tak dużej instytucji? Czy to jest dla was... Czy to jest dla was coś niesamowitego, że jakby tak duża instytucja jest skorumpowana? To nie próbujcie doczytać, co naprawdę znaczy lobbying, bo będziecie bardzo zdziwione. W sensie, wiecie, jakby pomyślcie o tym w ten sposób. Politycy robią z tego gigantyczne halo pod tytułem: o Jezus, ja to nigdy nie widziałem tak skorumpowanej osoby, o mój Bożu! Tak? Patrzyłeś ostatnio w lustro, typie? Bo to jest rozmowa na tym poziomie tak naprawdę. Jeżeli komukolwiek wydaje się, że ci, którzy kurwa pieją teraz jakieś gigantyczne oburzenie w związku z tym, że okazało się, że wiceprzewodnicząca Europarlamentu jest skorumpowana, że oni faktycznie mają podstawy do tego, żeby być święcie oburzonymi i że oni sami nigdy nie dotykali brudnych pieniędzy, no to kurwa, powiem wam tak, mam zajebiste działki uprawne na Antarktydzie na sprzedaż, nie? Możecie je kupować od metra ode mnie. I wiecie, to absolutnie nie jest moja próba, nie wiem, chwalenia czy bronienia takich ludzi. Nie, absolutnie nie. Ale nie dajmy się kurwa wciągnąć w narrację, w którym to jest jakieś niesamowite zaskoczenie i... Sami dobrzy ludzie teraz będą nas informować o tym, że wśród uczciwych to takie rzeczy się nie zdarzają. Sorry, ale kurwa mierzi mnie słuchanie takich rzeczy, nie? Ważne jest to, że UE ma wdrożone procesy, żeby korupcję ograniczać i wykrywać. Tak, i zresztą to samo, szczerze mówiąc, myślę, że warto głośno powiedzieć na temat tego. Tej sytuacji z próbą przewrotu w Niemczech, nie? Dużo większym problemem jest sytuacja, w której służby nie zdają sobie sprawy albo nie pilnują takich rzeczy, niż sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili. Bo jeżeli takie rzeczy na przykład miałyby miejsce w Polsce, dajmy na to zupełnie hipotetycznie, i nasze służby jedyne, co miały do zaoferowania, to no nie wiedzieliśmy, to kurwa martwiłoby mnie to dużo bardziej niż fakt, że kogoś aresztowano, nie? Gryficowa, ale to nie jest rozmowa na tym poziomie, nie? To, przykro mi, ale to nie jest rozmowa na poziomie w Polsce, mieliby to gdzieś, tak? My nie jesteśmy, kurwa, obsraną republiką bananową, która jest wszystkim co najgorsze. I ja jestem bardzo przeciwny takiemu właśnie napinaniu się, a bo w Polsce to by coś tam, nie? Sranie. Dwie nieskończoności u Karoliny Dekrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek.
Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Zakumia, Kranafek, Krzysztof Karliński. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatiasz, Obrowny Kucyk, Intega, Behanort, Horsey, Gone Wild, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smoky Dora, KTBM32 oraz Chrysku. Osoby dające kawę: Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azur Robin, Barnaba, Jaszu 2, Heinrich, Samrion, Adam, Krusek, Maciej oraz XLS. I wreszcie dawczynie herbaty: Arkadiusz Gumiński, Grum Mephisto, Pączek de Bosla, Kardar Paweł Pawlik, Antybristler, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend w Lubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel D, Filiz, Sylwester Uba, Adrian Gami, Daru, Maciej Dziliński oraz Worewan. Be awesome. Stay awesome. Stay fucking amazing. Do zobaczenia.